Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia. Grażyna Rakowicz, witam Państwa, witam także mojego gościa, a jest nim specjalista medycyny rodzinnej, lekarz Waldemar Gadziński, kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej, ENZOS, przychodnia Łomżyńska w Bydgoszczy. Witam Pana serdecznie. Panie doktorze, służby w Polsce informują, że jeszcze w naszym kraju nie zdiagnozowano koronawirusa, ale jak powiedział Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, zacytuję, być może jest tak, że mamy go w tej chwili w Polsce, ale ludzie nie mają jeszcze objawów. Jaka musi zaistnieć przesłanka, aby dana osoba zaczęła u siebie podejrzewać koronawirusa? Pierwsza przesłanka to kontakt z osobą chorą lub przebywanie w miejscach lokalnych epidemii, czyli na przykład we Włoszech. A druga to są objawy zakażenia dróg oddechowych. Wszystkie objawy, a więc i łagodne, i te cięższe, czyli gorączka, duszności czy kaszel. Właśnie wskazuje się, że takie główne, najbardziej charakterystyczne objawy koronawirusa to jest kaszel, wysoka gorączka, duszności i płytki oddech. I też podkreśla się, że choroba, czy może pierwsze symptomy tej choroby pojawiają się między 2. a 10. dniem od kontaktu z nosicielem, ale też może ten czas wydłużyć się do 24 godzin. Większość przypadków wylęga się w ciągu 14 dni, stąd ten okres obserwacji. Najczęściej jest to 4., 5. dzień. Te objawy mogą być bardzo łagodne i 80% pacjentów, osób, które miały kontakt i zakaziły się koronawirusem, ma przebieg bardzo łagodny i wystarczający jest zwykłe postępowanie objawowe. 20%, co szósty pacjent, wymaga interwencji na wyższym szczeblu hospitalizacji i jest narażony na powikłany przebieg zakażenia. Jeśli te objawy, w tym te główne, o których wspomniałam i przypomnę, kaszel, wysoka gorączka, duszności i płytki oddech pojawią się u danej osoby, jak powinna się zachować? W pierwszej kolejności czytajmy i słuchajmy komunikatów, które są do nas kierowane przez głównego inspektora sanitarnego czy przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po drugie, jeżeli podejrzewamy u siebie, że możemy, że mieliśmy kontakt z koronawirusem, to pozostańmy w domu i skorzystajmy z jednej z dwóch infolinii. Albo zadzwońmy do powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, lub skorzystajmy z infolinii udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tam uzyskamy informacje zarówno na temat samego koronawirusa czy sytuacji epidemiologicznej, ale też dostaniemy konkretne wytyczne, jak w naszym przypadku powinniśmy postąpić. Czy powinniśmy zostać w domu i obserwować swoje objawy, czy powinniśmy zgłosić się do szpitala i którego, i tutaj od razu powiem, że powinien to być szpital zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. Oczywiście będą też przypadki osób, które w ogóle nie będą wymagały żadnego postępowania, ponieważ ryzyka zakażenia koronawirusem nie będzie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości czy jakiekolwiek pytania, korzystajmy z tych dwóch źródeł informacji, czyli tych infolinii oraz dedykowanych stron internetowych. Przypomnę, infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia numer 800 190 590 jest całodobowa. I bezpłatna. I bezpłatna. Tak? Nie wzywamy pogotowia, to trzeba podkreślić. Nie wzywamy pogotowia. Jeszcze raz podkreślę, zostańmy w domu. Tam uzyskamy instrukcje, jak dalej postępować. Chodzi o to, aby nie stwarzać zagrożenia epidemiologicznego, więc na pewno nie przychodźmy do przychodni rejonowej, do przychodni lekarza pierwszego kontaktu, do poradni specjalistycznej. Nie do izby przyjęć, nie dzwonimy po pogotowie. I nie przemieszczajmy się też transportem publicznym. Tak, tak, więc wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Nie narażajmy innych osób. Są dedykowane do tego miejsca, wydzielony transport. Korzystajmy z tego. To jest dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa osób bliskich. A jeśli pacjent przyszedłby z podejrzeniem koronawirusa, na przykład do pańskiej przychodni, panie doktorze, co wtedy? No byłby to duży błąd i bardzo duże zagrożenie ze strony tego pacjenta, ponieważ będzie miał kontakt z dużą liczbą pacjentów, w tym pacjentów przewlekle chorych, pacjentów starszych, dzieci, również kobiet w ciąży. Poza tym kontakt z lekarzem rodzinnym, który w przypadku takiego kontaktu który z pacjentem z koronawirusem będzie musiał być poddany kwarantannie czy obserwacji, co prawdopodobnie wyłączy go z pracy i uniemożliwi opiekowanie się populacją chorych, także w sezonie teraz zwiększonych zachorowań przeciwko grypie. A więc powtórzmy to jeszcze raz do znudzenia. Zostajemy w domu, dzwonimy po informację,
i zalecenia co do dalszego postępowania. A jak przychodnia, chociażby pańska, idźmy dalej, przygotowuje się do ewentualnego koronawirusa? Przede wszystkim przez akcję informacyjną, poprzez i przekazywanie informacji w formie pisemnej dla pacjentów, w formie plakatów, informacji, przez stronę internetową. Też oczywiście uruchomiliśmy takie przypomnienie do pacjentów, że mogą korzystać z porad telefonicznych czy mailowych bez wizyty z lekarzem, oczywiście jeżeli stan zdrowia na to pozwala. Mamy środki ochrony osobistej w postaci maseczek czy fartuchów, ale takie zabezpieczenie jest niewystarczające do postępowania z chorymi z podejrzeniem koronawirusem, dlatego jeszcze raz, nie przychodzimy do lekarza pierwszego kontaktu. Niewystarczające? To znaczy stanowi zagrożenie mimo tych maseczek? Mimo to stanowi zagrożenie. Poza tym lekarz pierwszego kontaktu nie przyjmuje w pełnej populacji z maseczką w pełnym zabezpieczeniu epidemiologicznym, tak jak ma to miejsce w kontakcie w pierwszej linii z pacjentem z podejrzeniem koronawirusa. A jaką świadomość mają pacjenci, jeśli pan rozmawia z nimi o tym wirusie? Znaczy zaniepokojenie pacjentów powoduje, że śledzą oni bieżące informacje. Ważne jest, żeby śledzić te, które są sprawdzone. A więc nie generujmy dodatkowej paniki czy lęku, nie szukajmy różnych źródeł, szukajmy na stronach rządowych Głównego Inspektora Sanitarnego czy na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Te informacje są sprawdzone i od razu algorytm postępowania w przypadku podejrzenia. Skoro mówimy o lekarzu pierwszego kontaktu, nie jest w stanie odróżnić koronawirusa od grypy. Nie, koronawirusy to są wirusy, które znamy od lat, które powodują infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, więc typowo układu oddechowego i mogą przebiegać z objawami podobnymi do przeziębienia, grypy. Zresztą koronawirusy są odpowiedzialne za 20-30% zwykłych przeziębień. Ten wirus jest specyficzny, ponieważ wywołuje ciężką niewydolność oddechową czy zespół niewydolności oddechowej, stąd jest tak dużym zagrożeniem. A czy osoba, która przeszła grypę, mocne przeziębienie, ale przede wszystkim tę grypę, jest bardziej w tej sytuacji narażona na to, że może szybciej złapać, w cudzysłowie mówiąc, tego koronawirusa? Takich danych nie mamy, aby osoby, które przechorowały grypę, były bardziej narażone na koronawirus. Oczywiście, jeżeli przechorowaliśmy grypę w sposób powikłany, z ciężkim przebiegiem, to i należymy do grupy osób, które mają ryzyko powikłań, to oczywiście takie samo ryzyko podwyższone też jest w przypadku infekcji koronawirusem. Panie doktorze, zacytuję jeszcze raz Głównego Inspektora Sanitarnego, który powiedział, potrafimy go leczyć, chodzi o koronawirusa, chociaż nie mamy leków, leczymy go objawowo i to wszyscy lekarze w Polsce potrafią. Objawowo, czyli jak, powiedzmy? Czyli wspomagamy organizm i wyrównujemy zaburzenia, które w organizmie on powoduje. Wspomagamy oddychanie, czy podając tlen, czy leki poprawiające czynność układu oddechowego. Czasami u osób obciążonych wieloma schorzeniami jest to niewystarczające i taka ciężka niewydolność oddechowa czy niewydolność wielonarządowa może prowadzić do zgonu. I jeszcze jeden cytat. Epidemiolodzy wskazują, że nawet jeśli będzie wysoki odsetek zakażonych koronawirusem, to i tak większość osób przechoruje to tak jak grypę. Z obserwacji klinicznych docierają sygnały, że przebieg zakażenia koronawirusem jest zazwyczaj nawet łagodniejszy niż w przypadku grypy, o czym świadczy brak objawów nieżytowych, czyli kataru. Na to wskazują epidemiolodzy. Tak. Ale pytanie, skoro ten przebieg jest zazwyczaj łagodniejszy, to dlaczego coraz więcej osób umiera i kogo tak naprawdę w pierwszej kolejności dotyka ten koronawirus? Przypomnę, że w Polsce jeszcze nie mamy osób zdiagnozowanych, ale w Europie odnotowano już 38 zgonów, a w ogóle 3000 na świecie zgonów. Tak, znaczy no, ryzyko zakażenia koronawirusem dotyczy wszystkich, tak jak zakażenia grypy czy innymi wirusami. Natomiast pewna grupa osób jest narażona na jej ciężki przebieg. A więc te osoby, które są starsze, które są przewlekle chore, które mają przewlekłe choroby układu oddechowego lub krążenia. Cukrzyca też wchodzi w grę? Cukrzyca, czyli zaburzenia metaboliczne, osoby otyłe, kobiety w ciąży, mogą być też zagrożone tym powikłanym przebiegiem koronawirusa. I stąd mamy 2-3% zgonów w tej populacji, ale pamiętajmy, że ponad 80% przebiega bezobjawowo i nie wymaga żadnej interwencji poza łagodzeniem samych objawów. Wszyscy podkreślają, że ten wirus wymaga rozsądku i odpowiedzialności, jak więc postępować powinniśmy, żeby zminimalizować to zagrożenie koronawirusem?
być spokojni, nie lękać się, nie bać się. Nie panikować, bo już takie informacje się pojawiają. Ponieważ ta panika i ten pośpiech generuje bardzo dużo błędów i może spowodować narażenie innych osób. Dlatego śledźmy informacje na bieżąco, ponieważ one zmieniają się bardzo dynamicznie i te liczby wiemy, że z dnia na dzień się zmieniają. A więc śledźmy te komunikaty, jaka jest lokalna sytuacja i jakie są wytyczne postępowania. Chociaż dodam, Chińczycy uspokajają, że w samych Chinach spada liczba zachorowań. Jest trzykrotnie mniejsza. Jest to jak się wskazuje sygnał. Tak, z tego drugiego wybudowanego szpitala w tym trybie doraźnym wypisano ostatniego pacjenta, więc jakby no, sytuacja być może jest chociaż częściowo opanowana, chociaż zbyt wcześnie, aby mówić. Całe działanie polega na tym, aby zminimalizować transmisję, czy zmniejszyć szybkość transmisji wirusa, aby w tych lokalnych ogniskach łatwiej było leczyć, żeby nie było tej transmisji takiej gwałtownej. Czyli co robić? Czego przestrzegać? W takim codziennym funkcjonowaniu, to przede wszystkim, to dotyczy też każdych innych wirusów, a więc unikajmy kontaktu z osobą chorą. Zachowajmy przynajmniej 2 metry odległości od osoby chorej. Osoby, jeżeli sami jesteśmy chorzy, to chrońmy inne osoby, a więc przede wszystkim kaszląc zasłaniamy buzię, jeżeli wycieramy wydzieliny z nosa jednorazowymi chusteczkami. Często myjemy ręce po kontakcie z naszymi wydzielinami, ale też z różnymi innymi przedmiotami życia codziennego czy w przestrzeni publicznej, ponieważ tam mogą być wydzieliny pozostawione przez osoby chore. Nie kichamy w dłoń otwartą, jeśli nie możemy jej potem umyć, tak, tylko? Tylko na przykład w zgięcie łokciowe. Bardzo ważna jest też technika mycia rąk. Takie proste mycie rąk nie wystarcza. Pamiętajmy o przestrzeniach międzypalcowych, o grzbietowej powierzchni dłoni, o kciukach, o nadgarstkach, a więc zwróćmy uwagę, jak te ręce myć i informacje też na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego z taką ilustracyjnie przedstawioną techniką mycia rąk również się znajdują. Panie doktorze, jeszcze na koniec dopytam, bo pojawiają się też informacje a propos być może jakiejś wstępnej paniki, że z aptek wykupywane są w nadmiernej ilości leki przeciwgorączkowe, a nawet przeciwmalaryczne. Jak pan doktor odniesie się jeszcze do tej informacji? Znaczy mamy zwiększony sezon zachorowań na grypę i te leki są kupowane również w celu łagodzenia objawów czy przeziębień, infekcji paragrypowych, czy grypowych. W ostatnim tygodniu ponad 200 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. Stąd tak duża liczba, ale tutaj podkreślam jeszcze raz, że typowo stricte leków na grypę czy koronawirusa dostępnych dla pacjentów w aptekach nie ma, stąd wykupywanie ich jest bezcelowe. Spuentujmy tę naszą rozmowę w ten sposób. Dbajmy o naszą higienę, myjmy często ręce i przestrzegajmy wszystkich wskazówek, które nam przekazywane, abyśmy uniknęli albo zmniejszyli zachorowalność na koronawirusa, jeśli on do Polski się dostanie. Podkreślam, że jak wskazują służby, na razie tego wirusa u nas w Polsce nie zdiagnozowano. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mój gość, specjalista medycyny rodzinnej, lekarz Waldemar Gadziński, kujawsko-pomorski konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej, NZOS Przychodnia Łomżyńska Bydgoszczy, był Państwa i moim gościem. 18:15, zapraszam.